bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że mogłem przybyć i uczestniczyć w tym spotkaniu, aczkolwiek no, podróżowałem dzisiaj z Gdańska, żeby do Państwa dotrzeć. Jestem przedstawicielem polskich Tatarów i również zajmuję się meczetem w Gdańsku, który jest jednym z trzech meczetów w Polsce. Tatarzy polscy, jak Państwu może pewnie wiadomo, od 600 lat zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej, praktycznie od bitwy pod Grunwaldem. Brali udział w każdym prawie konflikcie zbrojnym, który miał miejsce aż do czasu II wojny światowej. Ostatni oddział tatarski złożył broń pod koniec września 1939 roku. Tatarzy zawsze byli, praktycznie mieszkając w Polsce, zawsze byli wyznawcami islamu. Ale zawsze też integrowali się i z ludnością, i asymilowali się z ludnością polską, bo tak naprawdę dzisiaj można powiedzieć, że Tatarzy to są polscy Tatarzy. No to, i mają pełne jak gdyby prawo mienić się ambasadorami islamu w Polsce. Tak można powiedzieć. No, islam w dzisiejszych czasach ma bardzo trudną sytuację. Bardzo trudną sytuację, jeżeli chodzi o PR, jeżeli chodzi o też to, co się dzieje na świecie, prawda? I my jako tutaj ludność, prawda, tu bylcza, można powiedzieć, ubolewamy bardzo nad tym faktem. Pozostałe meczety, które są w Polsce, to są Pokoniki i Kruszyniany. To są wschodnie tereny Rzeczpospolitej. Może mieli Państwo okazję kiedyś tam być. Muzułmanów w Polsce, jak się szacuje, jest mniej więcej około 5 tysięcy. Z tego 2 tysiące to są Tatarzy polscy. Ale głównie jest to społeczeństwo, które się starzeje tak naprawdę. Przyjechałem tutaj dzisiaj do Państwa tak naprawdę no, trochę rozwiać pewne wątpliwości i opowiedzieć o tej dobrej stronie islamu, która tak naprawdę jest. Wywodzę się z rodziny mieszanej, bo mój ojciec jest muzułmaninem, polskim Tatarem, a moja mama jest katoliczką, Polką. I przez cały okres praktycznie mojego życia trochę zawsze miałem trudne wybory, no bo jeżeli następowały święta, czy były to święta muzułmańskie, to brałem w nich udział, jeżeli były to święta chrześcijańskie, Wigilia i Wielkanoc, też musiałem, powiedzmy, siłą rzeczy brałem w nich udział ze względu na mamę, ale wychowałem się i jestem muzułmaninem. Jest to bardzo specyficzna i trudna sytuacja, patrząc na to, co się dzieje, no bo nie było, że tak powiem, powiedzmy gdzieś łatwo funkcjonować w społeczeństwie, nie chodzić na religię, prawda, i przyznawać się do tego, że jest się muzułmaninem, bo społeczeństwo w Polsce dopiero teraz jakby się otwiera na pewne nowe rzeczy, ale zawsze momentami, powiedzmy gdzieś, no niestety, ale było trochę zamknięte na nowe rzeczy, że tak powiem, na nowe religie i tak dalej. Co mogę powiedzieć, to są Arabowie. A niestety islam głównie kojarzy się z Arabami i tak naprawdę z Bliskim Wschodem, z tym, co się dzieje. W islamie obraz Boga, można powiedzieć, no Bóg w islamie nazywa się Allah, to chyba wszyscy Państwo wiedzą. Natomiast kontakt z Bogiem jest jak gdyby bezpośredni, z tego względu, że nie ma pośrednika w postaci księdza, nie ma spowiedzi. Tak? Modlimy się do Boga praktycznie bezpośrednio podczas modlitwy pięciokrotnej w ciągu dnia. Moje spotkanie z Bogiem, mogę powiedzieć, że wyglądało w ten sposób, że na początku może swojego życia, gdzieś tak nie do końca, byłem przekonany co do tego, no bo trudno było mi się wychowywać w społeczeństwie, gdzie wszyscy naokoło byli chrześcijanami, katolikami, a ja jako jedyny byłem muzułmaninem, prawda? Ale w pewnym momencie swojego życia przekonałem się do tego, że istnieje coś takiego jak pozytywny wymiar islamu, pozytywny dźwięk religii i tak naprawdę moje spotkanie z Bogiem odbywa się praktycznie na co dzień.
odbywa się podczas modlitwy, odbywa się podczas różnego rodzaju spotkań, czy w meczecie, czy też spotkań odbywanych z ludźmi. Muszę przyznać, że Gdańsk jest takim miastem wielowymiarowym w tym zakresie, dlatego że orędownikiem takiego dialogu międzyreligijnego jest arcybiskup Leszek Sławoj, Leszek Głódź. I w takich, powiedzmy, gdzieś tam spotkaniach międzyreligijnych, między religią żydowską, między islamem i między chrześcijaństwem, spotykamy się dość często. Ostatnio miałem okazję brać udział w początku Adwentu, w spotkaniu w kościele, gdzie tak naprawdę przypomniało mi się też trochę może dzieciństwo, no bo wcześniej miałem okazję też, powiedzmy, brać udział w tego typu spotkaniach przez mamę. Państwo na pewno są ciekawi, jeżeli powiedzmy z całej sfery islamu i tego, co się wokół niego dzieje. I ten zły PR, który funkcjonuje, no też ma swój negatywny wydźwięk. Ja muszę Państwu powiedzieć, że to wszystko, ten obraz, który mamy, dżihad, państwo islamskie i te wszystkiego rodzaju trudne kwestie, no jak gdyby też dotykają islam na co dzień w Polsce, dotykają muzułmanów, ludność, która tutaj żyje od lat i no cierpi z tego powodu, no bo ten niestety ten bardzo zły PR, który dotyka nas wszystkich na co dzień. Ale cała ta sytuacja tak naprawdę niewiele ma wspólnego z islamem, muszę Państwu powiedzieć. To, co się dzieje, czy państwo islamskie, czy różnego rodzaju zamachy terrorystyczne i tak dalej, to tak na dobrą sprawę niewiele mam wspólnego z religią muzułmańską. Bo, już Państwu tłumaczę, samobójstwo w islamie jako takie jest całkowicie zakazane. Islam sam w sobie oznacza pokój. Tak, to jest słowo, które oznacza pokój. A przede wszystkim moralność. I myślę, że spotykając się z Bogiem na co dzień, warto postępować po prostu moralnie. Bez hipokryzji, która towarzyszy czasami wielu religiom i w wielu aspektach. Nie przepraszam sobie. W wielu aspektach przeszkadza w takim codziennym praktykowaniu religii. No bo patrząc na to, co się dzieje, na świecie tak naprawdę każdy mógłby pomyśleć, że muzułmanin od razu jednoznacznie kojarzy się ze słowem terrorysta. Mówię to Państwu nie dlatego, że po prostu chciałem od tego zacząć, ale od tego też, żeby rozwiać pewnego rodzaju wątpliwości i też takie obawy, które są w społeczeństwie, prawda? Bo one funkcjonują na co dzień. Ja na przykład otwierając meczet w Gdańsku, czasami wpuszczając szkoły do środka, szkoły, które chcą przyjść się dowiedzieć tego, jak wygląda islam, jak wygląda meczet i tak dalej, to w pewnym momencie zapytano się mnie, weszła nauczycielka, autokar stał przed wejściem, zapytano się, czy ja nie mam broni w środku. No Państwo, taka sytuacja naprawdę no, bardzo godzi w obraz islamu, no bo główne społeczeństwo, Tatarzy w Polsce są głównym społeczeństwem starszym, tak naprawdę. Młodych ludzi już za wielu nie ma z tego względu, że niewielu ich zostało, albo gdzieś, powiedzmy, nie przyznają się do tego, że są muzułmanami czy Tatarami, może się też tego wstydzą. Często taki obraz funkcjonuje. I ci starsi ludzie, którzy tak naprawdę często przychodzą w niedzielę do meczetu, żeby się pomodlić, bo zasymilowani z polskim społeczeństwem, gdzie większość sąsiadów, czy też innych, prawda, czy tam dalsza rodzina chodziła do kościoła, to oni przychodzili w niedzielę do meczetu, żeby się pomodlić również, prawda? Gdzieś zatarł się ten piątek u muzułmanów, u Tatarów, który jest tak naprawdę świętym dniem dla nich i przychodzą w niedzielę. I oni widząc, co się dzieje, bardzo są skrzywdzeni tą całą sytuacją. Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni, ale też nawiążę do tematu naszej rozmowy, tak żeby nie odbiegać za bardzo od dyskusji. Jak postrzegamy Boga? Jak ja postrzegam Boga bezpośrednio. Tak, to jest też to. Ja postrzegam Boga przede wszystkim w ten sposób, że Bóg ze mną funkcjonuje na co dzień, no bo ja nie jestem
proszę Państwa, ani nauczycielem akademickim, ani też nie jestem naukowcem, ani powiedzmy też nie jestem duchownym. Kiedyś nawet poproszono mnie o to, żebym powiedzmy prowadził modlitwę w meczecie, tak? Bo społeczeństwo tatarskie nie chciało, żeby to robili Arabowie, którzy gdzieś narzucają swoje racje w pewnych względach i z założenia też indoktrynują od razu, prawda? To społeczeństwo, no taka niestety czasami występuje u nich tendencja. I poproszono mnie o to, żebym prowadził modlitwę w meczecie. Ja prowadziłem modlitwę w meczecie, no bo oczywiście znam i wiem, jak się modlić. Byłem dwa razy w Arabii Saudyjskiej w Mekce, na pielgrzymce do Mekki, którą należy odbyć raz w życiu. Ale robiłem to bardzo krótko. Robiłem to bardzo krótko z tego względu, że no nie czułem powołania. Żeby prowadzić modlitwę, żeby zostać duchownym, trzeba czuć swego rodzaju powołanie. Prawda? Nie można tego robić, nie można tego robić dla innych celów, aniżeli te cele duchowe. I tak naprawdę ten wymiar islamu na co dzień podczas pięciokrotnej modlitwy w ciągu dnia, bo jeszcze nie wiem, czy Państwu wiadomo, muzułmanie modlą się 5 razy w ciągu dnia, to jest modlitwa ranna i później towarzyszące modlitwy w ciągu dnia, które są bardzo krótkie. Na co dzień mamy taki, znaczy ja bezpośrednio mam na co dzień taki kontakt z Bogiem. No nie zawsze mam okazję 5 razy pomodlić się w ciągu dnia, aczkolwiek zawsze robię to raz dziennie. I zajmuje to naprawdę bardzo krótki czas, ale dzięki temu muszę Państwu powiedzieć, bo tak zastanawiałem się nad formułą tego spotkania, jak Pan Arkadiusz do mnie zadzwonił, jaki wymiar Boga czujemy na co dzień. I ten, tak naprawdę i Allah, który jest nazwa Boga, która funkcjonuje w islamie, i Jezus Chrystus, bo moja mama chodzi na przykład też do kościoła, towarzyszą mi na co dzień. W sensie Bóg, myślę o nim bardzo często, prawda? W sensie nawet w sferze takiej duchowej, bo moje życie, jak gdyby, no to jest może nie pasmo sukcesów, ale nigdy nie przytrafiło mi się nic takiego w życiu, co by mogło świadczyć o tym, że Boga ze mną nie ma. Staram się żyć postępując moralnie. Staram się też, jeżeli tylko mogę, jak tutaj jestem z Państwem na spotkaniu, przekazać dobry wizerunek islamu w Polsce, no bo islam to też kiedyś była medycyna wysoko rozwinięta, prawda? Filozofia. Świat islamu tak naprawdę zaczął, można powiedzieć, przegrywać podczas, znaczy w momencie takim, kiedy się zaczęły się odkrycia geograficzne. Islam nie brał w nich udziału w odkryciach geograficznych i pomału zaczął się powolny upadek aż do 1918 roku, czyli z datą upadku ostatniego kalifatu. W kościele katolickim ta struktura, którą można powiedzieć troszeczkę podziwiam, no bo jest bardzo ułożona, bardzo systematyczna i zaczerpnęła swoje wzorce z Cesarstwa Rzymskiego i jest bardzo ściśle hierarchicznie poukładana. No w islamie czegoś takiego nie ma. W islamie, jak Państwo widzą na przykład na świecie, panuje totalny chaos. Jeśli imamowie w różnych częściach świata wypowiadają swoje sądy i nie ma jednego przywództwa takiego, które mogłoby, powiedzmy, potępić to, co się dzieje i zanegować cały ten obraz islamu, który jest. Ja też czasami mówię, bo często ludzie się nie pytają, co to jest dżihad, czy to tak naprawdę funkcjonuje w ten sposób, jak to jest przedstawione. Może to nie będzie najlepszy przykład, który Państwu przekażę, ale dobrym przykładem takiego dżihadu byłaby kampania wrześniowa w 1939 roku. A już mówię dlaczego. Dlatego, że to była obrona swojego terytorium, obrona rodziny, obrona, powiedzmy, naszych wartości. Dżihad nigdy nie może być wojną mającą na celu zdobycia terytorium, czyli nie może być nigdy wojną wieszczą. To jest tylko wojna, która występuje, to jest wojna obronna. Natomiast no, to, co się dzieje na świecie, to jest po prostu zwykły bandytyzm. Tak? To nie ma nic wspólnego z dżihadem. Tak samo też muszę Państwu rozwiać te wątpliwości a propos tych wszystkich takich może sloganów, które się powtarzają, a propos tych dziewic, że jak tam się ktoś, powiedzmy, zabije, to trafi do raju. To jest tak. To jest dużo. Tak naprawdę czegoś takiego nie ma, to nie funkcjonuje.
oficjalnie jest taki zapis w Koranie, że no, samobójstwo jest dużym grzechem. Nikt normalny się trochę tego nie robi. I dlatego to moje postrzeganie Boga może na co dzień jest jeszcze bardziej, jeszcze silniejsze z tego względu, że no, jako można powiedzieć ambasador islamu w Polsce staram się, albo przedstawiciel też, staram się trochę rozwiewać te wątpliwości i budować naprawdę pozytywny wizerunek tego, co jest. Ja wiem, bo pan Arkadiusz do mnie zadzwonił, już żartowałem z państwem, że tak, jest deficyt na muzułmanów w Szczecinie, z tego względu, tego nie było, ale miło mi, że mogłem uczestniczyć. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze będziemy na pewno w rozmowie wracać do tego.